Siema, jestem Bizon, ja to jest Starfield. W dzisiejszym odcinku udamy się na Masadę 3. Pokonamy emisariusza, po czym zdobędziemy ostatni artefakt. No i dokonujemy skoku na Masadę 3. Ciekawy jestem, co się wydarzy. Czy w ogóle mam jakiekolwiek szanse? O! O! Nie jestem sam. Nie zatrzymamy cię z artefaktami. Ty i Hunter. Czemu ja wyszedłem z tego? Wybacz, łowca był po prostu lepszym sojusznikiem. Ty i kilka statków Astran nie powstrzymacie mnie. Miejmy to już za sobą. I czemu ja wyszedłem? Nie! Nie! Muszę włazić! A mi rozwalał statek! Pokonaj statki Astran. No dobra, lecimy. O mój Boże, ale to będzie bolesne. Dla nich oczywiście, że dla nich. Ała, ała, ała. Dobra, dawaj, lokuj się na niego. Dawaj, dawaj! Nabierzaj! O! O! Yeah, yeah, boy! Leży! Załatwiony, no i co? No i pan Paweł wleciał, no i co? Dawaj. Mamy następnych, ale to już fraje... Wow, rozwalać tu można? Nie miałem pojęcia. A więc takie było moje przeznaczenie. Rozwalać wielkie latające asteroidy, meteoryty i takie inne. Dawaj, hej, wasz szef leży, to i wy też leżycie. Good one, Cora. Hey, next time you see Barrett, try it on him. Barret nie żyje, co ty pierdzielisz sam? Co ty bredzisz sam? Co ty bredzisz? A czemu nie opowiadali? Ja myślałem, coś tu się wydarzyło, by nie mogłem się ruszyć. Ale na szczęście udało mi się. No i cyk. Opuść tryb celowania. Dokładnie, lecimy tam. Więc nie traćmy czasu, nie traćmy tu więcej czasu. Emisariusz nie powstrzyma naszej dwójki. Co jest w tej pogrzebanej... Nie mamy czasu. Lecimy, pogadamy niżej. No. Oj stary, zdziwisz się. Ale tylko spróbuj coś kombinować. Wyląduj przy pogrzebanej świątyni. No to lądujemy, bez problemu, elegancko. Pam, 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 rozwalam. No, Jean-Claude Van Damme. How can I be of service, Captain? Hello. Ah, Jesus. Let's go find the emissary, shall we? I'm sure we'll meet plenty of their friends along the way. Tego właśnie oczekuję, dawaj. Myślałem, że to wróg tak pędzi na mnie, a to może i jest wróg, tylko udaje jeszcze takiego sojusznika. Ktoś tu pozostawiał po sobie trupska, dlatego jest tu tak spokojnie. Jeszcze przy okazji mam parę FPS-ów. Oj, dlatego z przyjemnością ukończę tę grę, bo ona sama w sobie nie jest jeszcze ukończona. Szkoda, że twórcy nie zainspirowali się lepszą optymalizacją. O cóż, jakoś to przeżyję, bez żadnych wyrzutów sumienia. Będę dążył do celu. I nie dam się rozwalić. Blulu, blulu, blulu. Szaty. A, oczywiście. Nie wziąłem mojej mocy, której chcę używać, żeby ich widzieć, bo to, że są Astranami, no to nic nie zmienia, bo i tak ich będę widział. Cześć, stary, co się dzieje? Halo, panie. A, zniknął, aha. Tchórz. Wow, 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 dobra, dobra, dobra. Wow! Ktoś tu mnie zachodzi od tylca! No to zginie, jak frajer. O, widzę, że tutaj leży. Macie, mam trochę granatów dla was, posyłam je... O, wow, 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 ale oni też posyłają we mnie coś. Te pociski. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze jest koń... O mój Boże, ja tu umieram, ja tu umieram. Aha, a tutaj jesteś, hej. Bum. A żebym ci jeszcze trafił, nie? Strażnik jaki? O, wow, wow! Strażnik Musa. Czekaj. Mam 10 FPS-ów, to mnie tak wkurza, czuję się tak dziwnie. Na konsoli mogę mieć 30 FPS-ów, ale skoro gram na PC-cie, to chciałbym mieć trochę więcej. To jest ostatni chyba, gościu. Ej, stary, nie uciekniesz przede mną, czyli nie uciekniesz przed śmiercią. O kurde, ale ja mogę zaraz uciec, mogę nie uciec, o. Dawaj, dawaj, ładuj tę kawę. Chryste, panie, ładuję ją pół godziny. No, rozumiesz to? No ładuję, a jednak jest mnie przeładował. Żartujesz sobie ze mnie? Co, co, co? Nie wiem, zacząłem sprintować i przestał ładować? Ale okej, okay, dobra, idziemy dalej, nieważne. Aha.
Śmierć to dopiero początek, oglądałem mumię, wiem co to znaczy. Aha, aha. Pokonaj oczywiście żołnierzy, ekliptyka? Jak śmiesz? Stajesz przeciwko ludzkości? Ty zwyrodnialcu? Ale na szczęście padacie dosyć szybko. Co tu się dzieje, panie? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Gdzie jeszcze jest ta jeden? Dawaj. A tutaj! Hej! Co tam? Jak tam? Dodasz mnie na naszej klasie? Nie? To giń. Czemu ten gościu leży? Czemu gościu udaje, że nie żyje, no? Stary, jak masz... Aha, dobra. Czemu ja mam w ogóle coś innego wyciągnięte? Ja bym chciał jeszcze z karabinu, ale wygląda bardzo podobnie do tego, o. Do tego, o. I przez to mi się myli. O hej, skąd ty się tutaj pojawiłeś, co? A może czas zginąć? Dobrze, że się przespałem, to mam 10% więcej expa. To jest ta koleżanka, która wcześniej mi groziła, a teraz zginie, bo strzelam do niej w ten sposób. O mój Boże. Weź mnie, róż. O, dziękuję bardzo. Zablokowałem się od trupa, no. Tak to nie może być. Chodź, chodź. Łap tam. O kurde, nie wiem, czy rzuciłem dobrze. Gdzie ja rzuciłem? Wydawało mi się, że gdzieś obok. O, ładujesz świetnie, obok granatu. No dobra, to musisz zginąć, bo jesteś idiotą. Większym niż ja, to jest wyzwanie, uwierz mi. Ładuj szybko po kaweczkę, cyk. Leż, frajerze. Gdzie jesteś, strażniczko? O, tutaj. Ojeju, jeju, hej. Aha, zamieniła się w ekliptika. O, dziękuję bardzo. Nie wiem, po co to zebrałem, skoro wygląda to na coś mało wartego, no ale okej. Dobra, co mam teraz zrobić, bo mam dwie rzeczy. Znajdź sposób na otwarcie drzwi. Okej, spokojnie, ja tu sobie ich poprzeszukuję elegancko i dopiero wtedy pójdę sobie dalej. Okej, no to świetnie. A mam jakąś kartę. Karta identyfikacyjna do bazy ekliptika, oczywiście. Czytnik kart, otwórzcie mi drzwi. O! Wow, a za drzwiami są następne drzwi. Aha, wszystko tu jest porozwalane. Mogę tu czegoś użyć, jakiegoś komputera? Bo widzę tutaj czerwone drzwi, ale... Chyba nie stąd. Na pewno nie stąd to otworzę. No dobra, mogę iść tutaj albo tutaj. Bo sobie wejdę... Aha, tutaj jest po prostu jakiś frajer. I to jest ten, schowek na miotły. Ale wysokiego stopnia. Wrześnie nieznany statek, brak znanych oznaczeń frakcyjnych, wszyscy na pozycje obronne natychmiast. A, no tak. Garnizon zewnętrzny padł. Przeciwnicy o nieznanym profilu. Zagrożenie pierwszego poziomu. Powtarzam, zagrożenie pierwszego poziomu. Zamknąć bazę, no, no, no jasne. A stranie się tutaj wepchali, a ekliptik próbował się bronić, no. No coś mu nie wyszło, nie? No, tak mi się wydaje, tak lekko. Aha, to są te drzwi czerwone. No nie wiem, po co je miałbym otwierać, skoro mogę je obejść. O, drzewo. Teraz sobie zajdę niżej. Tu jest coś do zaawansowane... Nie, 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 nie otwieram tego, bo to jest nieopłacalne. Tam nic po prostu nie ma dobrego. Jeżeli tam jeszcze się by znalazła jakaś fajna brońka, to by było super. Wejdź do anomalii. Tam po prostu są same dziadostwa. Jest bezużyteczne. No i te przodem, pewnie jestem tom, jak to się mówi. No, mięsem armatnim. O, okej, dobra. Zapisuję gierkę szybkim zapisem i idziemy. Są górnicy. Okej, you. You're up. Something goes wrong in there? We'll come get you. Why would anything go wrong? Shouldn't we? Ha! Mogę ich zarąbać? What? No i co tam się dzieje, koleżanko? Co? No właśnie. Nic. Witam w nowym świecie. Gdzie ja zaprowadzam porządek. Nie, jak chcę tam dotrzeć. No dobra, nieważne. Bijam. No i załatwiłem ich. No i już sobie git. Ah, there you are. Enjoy your little jaunt to the multiverse. There will be a few more up ahead. Oh. Ruszajmy dalej. To była moja przeszłość, czy zupełnie inny wszechświat? No skoro gość powiedział, że fajnie się skakało po wieloświecie, no to raczej to nie jest ten, w którym byłem na początku gry. To ci się ukazało po wejściu. It's all a blur to me these days. Although my favorites are the ones related to my time on Earth. I'm older than you might think. Czyli jesteś dziadem. To była moja przeszłość, czy też zupełnie inny wszechświat? It's a multiverse. Both of those questions are probably true somewhere in the infinite. Aha. But if you were worried that you just murdered someone from your past, then I think the odds are low. Mm.
No właśnie, ja to zrobiłem teraz. I było to satysfakcjonujące. Aj, przez to wszystko tutaj jestem. No dobra, stranie, dobra. Oj, czemu ja nie mam pocisków? Aha, tak, bo powystrzelałem się na Lin i na Hellera. Ty Hellerze jeden, jak w ogóle mogłeś? No dobra, lecimy. O nie! No cóż, w Matrixie stary nie jesteś, nie unikniesz tego. Ipu, ipu. Zamroziło go coś? Ale jaja. No właśnie. Dzień dobry. O, w sumie to jest bez sensu trochę strzelać z tego. Po prostu będę strzelał z tego. Dawaj, a już nie mam leczenia. Okej, to zarąbista sprawa. Aha, ja pewnie mogłem wejść i wyłącz systemy obronne. Właśnie. No to się tam dostanę teraz i to wyłączę. Na szczęście mam troszeczkę apteki. Dobra, trzeba tam wbić. To są drzwi, pewnie bardzo trudne. Aha! Proszę bardzo, skąd ja to wiedziałem? To trzeba ich po staremu porozwalać. Nie wiem, czemu w ogóle się bawiłem z podejściem tutaj. Weź, frajerze, padaj! Tak? No to spróbujmy tego. Spróbujmy tego i tamtego. Spróbujmy po pierwsze tego, że cię zgładzę, a po drugie, że cię zgładzę. Widzisz? A potem pójdę do innego świata i też cię tam zgładzę. Może być? Dla mnie bomba. No a co tam robocie, he? No widzisz? Pociski pociskami, nieważne czy jesteś człowiekiem, czy nie. W końcu padniesz na kolana przede mną. O, wieżyczka następna. A to jest mój. Znaczy jeszcze mój sojusznik. Dawaj, dawaj. Ja zbieram amunicję, tak bardzo jestem przejęty, że do mnie strzelają. Dawaj aptekę. Chodź, Astranie, co ty, z czego ty do mnie strzelasz? Jakim prawem? Oh yeah, Astranie leżą. A tu jest jeszcze więcej tutaj tych czerwonych znaczników. To chyba są te. No wskakuj na tą górę. Są po prostu wieżyczki. Co tutaj, co jest? Karta z bazy Ekliptyka. Okej, zarąbiście. Wyłącz wszystko. Mogę to w sumie teraz pewnie wyłączyć, bo mam teraz kartę do tego. Tak mi się wydaje. Zawsze jak są bardzo trudne zamki, to do tego jest duża szansa, że znajdę jakiś klucz. Oczywiście, że tak. Dobra, wyłączmy to dziadostwo, nie chcę się z tym strzelać w sumie. Zdalne sterowanie wieżyczkami. W sumie to tak, przyjaciel wróg, zmienię ustawienia przyjaciel wróg, zdalne sterowanie robotami, ustawienia przyjaciel wróg, no i super. I teraz nie strzelają do mnie i do mojego towarzysza też nie. Chociaż, jakby jeden czerwony jest. Kto tu jeszcze jest przeciwnikiem? Może jakaś kamera czy coś? Ale nieważne, mam znaleźć artefakt i to jest najważniejsze. O, i drzwi elegancko. Otwarte. No bo chyba wychodzi na to, że tędy muszę iść. Tak przynajmniej strzelam, bo strzelam do wszystkich tutaj przeciwników. Otwieraj drzwi. Wszyscy. To jest, ktoś tu chyba malował coś na czerwono, dlatego tutaj tego tyle jest. Wejdziemy do anomalii. Mogę znowu pogadać z gościem, ale chyba nie chcę się z nimi wszystkimi strzelać. Znajdź wyjście z anomalii. We have visitors! Vadek, you didn't tell me we have visitors! Visitors! Welcome! What's mine is yours! Well, no, it's still mine, but you get what I mean. Kapitanie Petrow, jestem o krok od ukończenia najważniejszej kolekcji w zasiedlonych układach. O nie, tylko nie ty, ze wszystkich ludzi w czasie i przestrzeni. Wciąż żałuję kradzieży tego artefaktu, Petrow. Naprawdę, nie, co, nie żałuję żadnego. Żadnego wyboru, jakiego dokonałem. O nie, tylko nie ty, ze wszystkich ludzi w czasie i przestrzeni. I'm not quite sure what you mean, my good friend. Aren't you... You don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief, an opportunist, a liar. To nie jest sprawiedliwe. Zapłacenie za artefakt nie byłoby problemem, gdybyś mi na to pozwolił. Tak, zgadza się. Gdy coś jest mi potrzebne, to to biorę. Such a limited understanding of reality. The unity is not won or lost. You think you have a right to the infinite? Oj, będę musiał się znowu z nimi wszystkimi nawalać. Dobra, kapitanie Petrow, ty zginiesz od razu, jak padł, jak chłoda. O, trudny zamek zarobiście. Ale chyba nie jest ich aż tak dużo, tak mi się wydaje. Aba dawaj, oświetlaj mi ich dusze, żeby ich po prostu wykończyć. Jeżeli można powiedzieć, że oni mają po prostu jakieś dusze. Czemu oni padają na hita? Co to jest? What? O, tak. Żebym się nie musiał męczyć specjalnie. Klucz do prywatnej kwatery, 1000 kredytów.
Specjalny, ten strój kolekcjonera to już mam. A w sumie dawaj, nie zasługujesz na to, żeby mieć cokolwiek przy sobie, frajerze. Otwieraj to, wyłażę stąd. Znajdź artefakt, no znajduję, A, spokojnie. Wszystko pod kontrolą jest. Nie bój się. Dobra, winda w dół! O, tak, nawet nie mogłem zjechać, tylko oczywiście dostałem ekran ładowania. Oh yeah! Nowoczesna gra z 2023 roku. 12 lat temu to by przeszło, ale teraz? Serio. Cały czas jest to samo. Bethesda gardzi graczami, to jest przykre, nie? Bo jeżeli coś takiego dostajemy w 2023 roku, no to to nie jest coś, co można zaakceptować. No taka jest prawda, nie? Wchodzimy w anomalię. Mogę tam pogadać z nimi, ale szczerze mówiąc, nie mam na to czasu. Muszę zdobyć ostatni artefakt, to jest bardzo ważne. Nie mogę się rozpraszać. The artifact awaits. It's time to end another cycle. No to idziemy go zakończyć. Proszę bardzo, jestem gotowy. Bam. I bierzemy to. Co? Nasze! Jest. Ile tu jest rzeczy. Żel leczniczy. Wszystko zażyje naraz. Czy coś mi się stanie? Nie, nic, na pewno nic. Słaby ten trener jest, ja mam coś lepszego. Tylko, że szybkostrzelność jest chyba lepsza. Ażbym sobie wziął, o, wyciągnął to i zobaczył z tym. Nie, a no tak, szybkostrzelność jest lepsza. Ale to i tak ma tutaj dwa pociski, ja mam 7, więc bez przesady, żebym miał to wymienić na to. Nie, nie, w żadnym wypadku. Ile tu jest rzeczy? Ja pierdzielę, ile tu jest amunicji? Oj, będzie się działo i nocy będzie mało. Oj, tak. Dziękuję za wszystko. Otwórz. Spawacz łukowy. No tego dziadostwa się tutaj nie spodziewałem. Kompletnie w takich brońkach nie gustuję. A, wszystko biorę, póki jeszcze mam miejsce, ale za chwilę się pewnie okaże, że już tego miejsca nie mam. Kameleonowy, wow, doskonalony plecak nurek, wow, ale to jest słabe. Jak na moje możliwości, co to w ogóle ma być? Ja chcę coś faktycznie dobrego, a nie jakieś dziadostwo. Dobra, stary, idziemy. Wow, 97 obrażeń fizycznych. A dawaj. A już nie mogę nieść więcej. No cóż. O! Co my tu mamy? Jakieś okręgi latające? O Boże, księżniczka Fiona. No, Shrek nie byłby zadowolony z twojej obecności tutaj. Zarobi się następna jakaś potężna astranka. No dobra, nieważne. Dam im wszystkim radę, tak przynajmniej mi się wydaje. Bo to jest duplikat, okej, okay, dobra. Myślałem, że to jest łowca. Hej, stary, o kurde. Ała, 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 ała. Weź. Ogarnij się. Wow, jest się nic. Nic nie widzę, panie. A, łowca się bije z duplikatem. Okej, okay. Może być. Dawaj. Jup. Ależ, czemu nie dostaję za niego expa? Co tam ma być? Dawaj. Jep, ona mnie bije jakimś tym. Tasakiem. Wałkiem mnie bije. Tutaj jest, to jest duplika. Dobra, to ja się skupię tylko i wyłącznie na niej. Jak ją załatwię, to pewnie reszta nie będzie się pojawiać czy coś. O kurde, nie było tu dobrym pomysłem, żeby tutaj wychodzić, ale akurat się pojawiła. Hej koleżanko, hej. Zarąb ją, zarąb, jest, leży. Ha, ha, ha. I wszyscy zniknęli, dokładnie, trzeba było ją zaatakować. Dobra, mamy znaleźć artefakt, no to idziemy dalej. Ale kurde, emocje, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Pogrzebana świątynia. Dawaj, łowco, trzymaj się blisko mnie, bo inaczej zginiemy. Znaleźć artefakt. Oczywiście. Myślałem, że zginęłeś na Helixie. Nie masz prawa osądzać mnie czy kogokolwiek innego. Łowca ma rację, liczy się tylko jedność. Nie mogę tego zrobić, nie mogę patrzeć, jak znowu umierasz. Po prostu oddaj artefakt, proszę. Co? Łowca ma rację, liczy się tylko jedność. Oj, boję się. Nie wiem, czy po prostu mam jakiekolwiek szanse. Aha, znowu trylion tych kopii jego, tak? Super. No dobra, no to emisariusz, chodź do mnie, mam coś ciekawego do powiedzenia. Uwierz mi, zbycisz zachwycony. O kurde, dobra.
Coś mnie wciąga! Aha, latamy w powietrzu, okej. No dobra, gdzie jest emisariusz? Widzę cię, frajerze, widzę cię. Chodź tutaj, chodź. Ej, masz, sam łap te pokemony. Pokebole. No ma, ładuj te masakra. O, ła, nic nie widzę. After you, a jesteś na tym. Chyba nieważne. Aha, dobra. To się przenosimy tutaj, tak? Przenosimy się między wieloświatami. Między wszechświatami. Spoko, nie ma sprawy. Czemu mi się gra zacina? Czemu mi się zacinasz, gro? O, hej stary, co ty właściwie robisz? A przyszedłeś dostać w pierdziel. Ło, co ich aż tyle tutaj tych emisariuszów? Tam w ogóle się pojawiła w samej kurde sukience ta. Andreża i zaczęła się bić z tym wszystkim. Z tym emisariuszem. Chwila, czy my przyszliśmy w tym momencie. No co się dzieje z tą grą? No? O, dobra, ty jesteś emisariuszem. Myślałem, że jesteś łowcą, już myślałem, że strzelam do swojego. Ja po prostu nie mam siły, żeby mi się wszystko zacinało dookoła. No wiem, że się wiele dzieje, ale ta gra mogłaby być lepiej zoptymalizowana. Ta gra mogła być w ogóle zoptymalizowana, a nawet im się nie chciało na premierę dodawać DLSS, żeby dopasować się do graczy, którzy grają na, którzy mają karty Nvidia, karty graficzne. To jest po prostu śmieszne. Tak samo śmieszne jest to, jak to wszystko tutaj, co się dzieje w tej grze. Chcieli po prostu wyciągnąć chamsko kasę z graczy, tak jak wiele teraz twórców gier robi. Robi gry na odpierdziel, a potem chce nie wiadomo czego. Za co? Za co? Za to, że ci się nie chce robić gier? Jak ci się nie chce robić gier, to może sobie odpocznij, iść na zieloną trawkę i dopiero wtedy sobie przyjdź i zacznij robić coś. A nie mam po prostu siły do tego. Ta gra tyle razy mi się już zacięła, że po prostu nawet nie mam siły do tego już. Co to jest? No Russians? Z Call of Duty? Ochrona, super, wszyscy mnie nienawidzą. Nie mam czasu na nich. Biegnę naprzód po prostu i tyle. Sorry, ja biegnę za nimi. Powróciliśmy tutaj do NASA, tak? Okej, dobra. Może w końcu padniesz, co? Emisariuszu. Już mam cię prawie, już mam cię po prostu. No i co? Moce pozbieraj, bo nie dasz na brady. No i proszę bardzo, bez problemu. Ej, gdzie ty lecisz? Ej, wracaj tutaj, Jędrzej, chodź. Co ty kucasz? Kucasz na środku? Co? Cudownie, dziękuję? Co? Chodź, czemu się gościu skrada? Aha, to jestem ja. Ja się nie skradam, halo. Ja tutaj normalnie lecę prosto na przeciwnika, co jest najświetniejszą taktyką na świecie. Dzień dobry, emisariuszu, przyszedłem zabrać twoje... O, artefakt. Przynajmniej przez chwilę go miałem jakby. Wow! A tutaj jesteś stary. Czekaj. Stoi, oj, zwinał się. Ależ. Dobra, załatwiłem go. No i? Czy gra się zbugowała? A nie, musi podejść ten, łowca. Dobra, myślałem, że się gra zbugowała. Pozwolę z łowcą wejść artefakt emisariusza. Artefakty, brama wieczności. Powiem szczerze, co to jest? Mogę wszystko pobrać. Oh yeah. Chyba wszystko wziąłem. No i co, łowco, chcesz się pojedynkować, czy raczej idziemy razem? Do jedności. Pojedność. A great team. Now the unity awaits. Potrzebuję twoich artefaktów, aby stworzyć sferę amilarną. Bliska mi osoba zginęła jeszcze raz. W następnym wszechświecie wydarzy się to ponownie? Walka z tobą i emisariuszem? Probably. But the similarities between universes blur after a while. It makes the differences all the sharper. Potrzebuję twoich artefaktów, aby stworzyć sferę amilarną. Yes, you're right. Ale mi ich nie dasz. Here. A. You've earned these. Once all the artifacts are together, the way to the unity will open. Then, you and I will be walking into the infinite. I'll be making myself at home on your ship from here on out. I want to make sure I'm nearby for the big moment. Oj tak. Artefakt Gamma Epsilon. Gdy sfera amilarna zostanie ukończona, jak zaprowadzi mnie do jedności? The armillary just needs to be completed in your ship. Then, once your grav drive gets a little power, the two will react and you'll be there. Ho ho. Co się stanie w jedności? Oh, I'd
I'd rather not say. It's a personal experience. Best to just see it for yourself. Będę mógł zdobyć taki kombinezon, jak wy macie? czy jeszcze kiedyś zobaczę przyjaciół? Well, that depends on your perspective, honestly. But if you're attached to the versions of the people you know from this universe, then a little goodbye chat might be in order. Czy nasza współpraca będzie kontynuowana w kolejnym wszechświecie? That's not exactly how this whole process works. Let's just get to the Unity. You'll understand after you've been through it a few times. Okej. Okay. Gdzie dokładnie znajduje się jedność? You really don't get it, do you? It's everywhere, it's nowhere. You think about it too long, your head's going to explode. All that matters is that the armillary is your ticket to it. Save the rest for those hypocrites who want it to be something it's not. No dobra, stary. To znaczy, że wszystko jest git. Mogę ruszać, co? Weź artefakt. Chwila. A myślałem, że to jest jakiś gość w środku. Ostatni artefakt. Mu! Mu? Jak krowa. Weź. Przeidealnie trafić. Mamy ostatnią wizję. Aż się dźwięk psuje. Chyba, że to jest specjalny. Raczej wątpię. Okej, widziałem to samo co zawsze, więc nic niesamowitego się nie pojawiło. Gra się tylko zacina chyba. Nie będę specjalnie kupował dla tej gry 4090, żeby działała mi w miarę normalnie. Zakrzywienie czasu. Łowca już nie podąża za mną. 36 poziom biłem. Wuhu. Czyli co teraz? Mam artefakt, wziąłem artefakt. Mogę z nim pogadać? Dobra, stary, super. Zbuduj na swoim statku sferę armilarną. Pogadaj z przyjaciółmi przed odejściem. No w sumie mógłbym to zrobić. Zobaczmy też, jak wygląda ten karabin. Proszę bardzo. On jest tutaj elegancko pokazany. Proszę, proszę, proszę. Bam, brama wieczności. Wygląda trochę dziwnie. Jak to takie ostrze, które dostałem, tylko go teraz nie mam. Go gdzieś chyba wyrzuciłem czy coś, tak mi się wydaje. I on co czwarty strzał wysyła dwa pociski. Elaboracja. Naboje, które zaprojektowano tak, aby zadawały więcej obrażeń. Są jednak mniej stabilne i mogą czasem zawieść. Aha. Przeciwpiechotne. Plus 10% do obrażeń zadawanych ludziom. Długa lufa, celownik zwiadowczy. Znaczy, no, zwiadowczy celownik laserowy. Krótka luneta. To nie podoba mi się, że krótka luneta. Zwężona lufa i taktyczny magazynek. Ja wątpię, żebym mógł cokolwiek z tym zrobić, takiego niesamowitego, no ale okej. Oho, posłuchajmy o pierdzielu od Andreży, stój! Powiedz mi coś, czego nie wiem, maleńka. So, the Unity awaits. Myślałem, że się będzie nerwować. I'm not as afraid as I thought I would be. Stepping away from the world you know can lead to a better place. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w następnym wszechświecie. Ten wszechświat nie jest taki zły. I nie mamy pewności, że następny będzie lepszy. Tak, olać wszystkich w tym wszechświecie. Banda dupków. Ha, bam! I did not say that. I just... Oh. That was a joke. Of course. Ja żartowałem. Do you think we will see each other after the Unity? Will we even recognize each other if we do? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, wkroczenie w nieznane to duże ryzyko. Masz moje pozwolenie, żeby walnąć każdą inną wersję mnie, jaką spotkasz. Oh, that was already my plan. If we do not see each other again, then goodbye. I am proud of all that we have accomplished. We must talk soon. Nie musimy gadać. Wbijam na statek, BM. Nie pogadamy se, maleńka. Oho, nie mogę wbić, bo ktoś wbił. A, daj mi wejść do statek! Mamo! O, udało się. Okej, ulepszyłem sobie statek. Dodałem sobie wiązkę protonową, która ma daleki zasięg, a te poprzednie miałem na 800 metrów od wroga i dopiero wtedy mogłem go trafiać, a tu mam 3500. Wydaje mi się, że to jest lepsze, o wiele bardziej przyjemniejsze. Wydałem sobie też wyrzutnie rakiet.
Ta była na zasięgu, poprzednie miałem do zasięgu 3,5 tysiąca i tam było chyba 60 uszkodzenie kadłuba i uszkodzenie osłony. Tutaj jest 94. Wymieniłem też silniki. Miałem 4 niby na budowę statków rangę 4, ale ogólnie były słabsze. Przynajmniej tak będę sobie wmawiał, tak? Także mam tutaj 4. Dodałem sobie troszeczkę więcej tych ładowni, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć kontenerów, więc może by miał to też sens jakiś. Także jak miałem trochę więcej ładowni, proszę bardzo, 1200. Stawiałem sobie jedną z 1000, ponieważ jak dodałem sobie 1200 tutaj też, no to niestety mój zasięg skoku spadł z 21 lat świetlnych na 20, więc wolałem sobie to... Wolałem się jednak zostać przy tamtym starym. Także tak to mniej więcej wygląda. To mam lasery, wiadomo, na daleki zasięg. Tutaj mam rakiety też, które cały czas miały na daleki zasięg, ale teraz mam ulepszone. No i to tyle. I tak to mniej więcej wygląda. Możemy wychodzić. Chciałem sobie tak pod koniec jeszcze ulepszyć. I spadamy stąd. Drobne... What? Pracuję z samym koł? Okej. Okay. Udało ci się ukończyć sferę amilarną. Gdy zasilisz napęd, porozmawiaj z Sarą Morgan, gdy zasilisz napęd grawitonowy, wykonasz skok do jedności. Usuń sferę amilarną ze statku, jeśli chcesz wykonać skok grawitonowy w jakiekolwiek inne miejsce. Wow, okej. Okay. Dobra, no to wyłażę, mam z tego ulepszony. Uruchom napęd grawitonowy, by wykonać skok do jedności, albo usuń sferę amilarną, ta jasne, wiem, aby wykonać skok grawitonowy. Pogadaj z przyjaciółmi przed odejściem. No... Ale pogadamy z nimi w następnym odcinku, także dzięki wszystkim za oglądanie. No i do następnego, w następnym odcinku pewnie kończymy grę. Także siema.